Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Ostatnim sierpniowym, w sensie ostatnim piątkowym sierpniowym, czyli w spotkaniu litanijnym. Kochani, dzisiaj litania objawienia. To jest taka litania związana oczywiście z wspomnieniem objawienia pańskiego, czyli pamiętacie tego momentu, kiedy Chrystus daje się poznać światów w osobach Trzech Króli, nie? Też pasterzy i tak dalej, czyli to, co świętujemy tam zazwyczaj w styczniu. Ale to jest w ogóle bardzo piękna tajemnica objawienia pańskiego, czyli takiego właśnie ukazywania się Chrystusa, bycia do Niego podobnym. No zobaczycie, zresztą te wezwania są bardzo ciekawe w tej, w tej litanii. Najpierw konie oczywiście krótki rachunek sumienia i znowu sobie wyciągniemy jedną rzecz. Zobacz, tam będzie taki werset, gdzie będzie mowa o faryzeizmie. Kanita jest jedna z najgorszych chorób duchowych w nie? czyli taka postawa po pierwsze, umiłowania litery, a nie ducha, po drugie postawa pewnej obudy, pewnego fałszu, takiego, że byle by się wszystko zgadzało, ale tam serce może być nieprawdziwe, a w ogóle to udajemy, że wszystko się zgadza. Kani pomyślcie teraz przez chwilę w rachunku sumienia, czy gdzieś nie jesteście faryzeuszami, czy nie jesteście dwulicowi, czy nie jesteście hipokrytami, gdzie nie udajecie. Po prostu pomyślcie o fałszu w waszym życiu. Panie Jezu, prosimy Cię, nieustannie objawiaj się w nas i poprzez nas, nieustannie odnawiaj w nas i udoskonalaj Twój obraz, abyśmy byli do Ciebie podobni, abyśmy też samymi sobą świadczyli w świecie o tym, że jesteś. Bardzo Cię prosimy, pomóż nam w tym, niech tak się stanie. Amen. I teraz, kochani, pomódmy się tą litanią objawienia. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami. Jezu Królu Królów i Panie nad Panującymi, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci, zmiłuj się nad nami. Jezu Mistrzu i prawodawco nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu, gwiazdo Jakubowa, zmiłuj się nad nami. Jezu, przedwieczne słowo Ojca, który przybrałeś ludzką naturę, zmiłuj się nad nami. Jezu, oczekiwanie i pociecho wszelkich ludów, zmiłuj się nad nami. Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się błogosławione, zmiłuj się nad nami. Jezu, który z Maryi niepokalanej dziewicy narodzić się raczył, zmił się nad nami. Jezu, którego pastuszkowie w żłóbku widzieli i pokłon oddali, zmił się nad nami. Jezu, do którego mędrcy ze wschodu z największym upragnieniem dążyli, zmił się nad nami. Jezu, któryś w dniu dzisiejszym przez gwiazdę doprowadził mędrców do oddania Tobie pokłonu, zmił się nad nami. Jezu, któremu mędrcy skarby swoich krajów przynieśli w darze, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś tych mędrców z pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył zmiłuj się nad nami. Jezu, któremu mędrcy, jako swemu królowi i Bogu człowiekowi pokłon oddali, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś tych mędrców uczynił głosicielami Twego bóstwa, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać, zmiłuj się nad nami. Jezu, miłujący nas zbawco, który będziesz sędzią naszym, zmiłuj się nad nami od wszelkiego złego wybaw nas jezu od cudzych i własnych grzechów wybaw nas jezu od porządliwości ciała wybaw nas jezu od porządliwości oczu wybaw nas jezu od pychy żywota wybaw nas jezu od niedostatku i wszelkiego faryzeizmu wybaw nas jezu od zaślepienia duchowego wybaw nas jezu od zatwardziałości serca wybaw nas jezu od wiecznego potępienia, wybaw nas Jezu. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś nas zechciał wszystkich na tej ziemi obdarzyć pokojem, wysłuchaj nas Jezu. Aby wszystkie dusze będące w czyściu mogły być przyjęte do nieba, wysłuchaj nas Jezu. Abyśmy za przykładem pasterzy i mędrców mogli Ciebie szukać i znajdować. Wysłuchaj nas Jezu. Abyśmy za przykładem mędrców mogli ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mir prawdziwej skruchy. Wysłuchaj nas, Jezu. Aby wszystkie dzieci starały się naśladować twoje cnoty i twoją pobożność. Wysłuchaj nas, Jezu. Aby wszyscy dorośli usiłowali coraz bardziej stać się do ciebie podobni. Wysłuchaj nas, Jezu. Abyśmy mogli cierpliwie znosić przykrości tego życia za twoim świętym przykładem. Wysłuchaj nas, Jezu. Abyśmy się wyrzekli naszych grzechów i usiłowali prowadzić dobre życie. Wysłuchaj nas, Jezu. Abyśmy zdołali oswobodzić nasze serca z wyniosłości i pychy. Wysłuchaj nas, Jezu. Abyśmy mogli żyć w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi. Wysłuchaj nas, Jezu. Abyśmy mogli stać się uczestnikami wszystkich Twoich łask i Twojej wiekuistej chwały. Wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy, poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj w tym naszym spotkaniu modlitewnym, gdzie to się modliliśmy, objawiając sobie Pana Jezusa. Niech tak się dzieje w nas, kochani. Dajcie się pobłogosławić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie, kochani, najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa. Pa.